Nie możemy siedzieć w miejscu i że ja teraz znajdę mój talent. Potrzebujemy działać i mać różnych zadań. Potrzebujemy pielęgnować nasz słomiany zapał. Potrafisz zrobić dobre ciasto albo obciąć grzywkę bratu, ale inni naprawdę tego nie potrafią. Jak my zakopiemy ten skarb i nikomu nie pokażemy to taki diament, po co? To szkoda trochę. Spokój umysłu. Emocje w ciele. Sonia Szramek-Karcz. PlanetaSoni.pl Zapraszam. Witam was dzisiaj bardzo serdecznie, jesteśmy nadal na nagraniu z publicznością, Łee! ale słuchajcie, już jest, już jest troszeczkę mniej publiczności niż było, zostali najdzielniejsi z dzielnych, bo to jest ostatnie nagranie dzisiejszego dnia. Dobra, lecimy z tym odkrywaniem talentów. Talent to jest coś, co jest nam dane, taki dar i sprawia, że to co dla innych jest trudne, dla nas jest stosunkowo łatwe. Oczywiście, że wymaga doszlifowania i pielęgnacji, ale... Mamy w tym łatwość, czyli zasiada 10 osób do gry na pianinie i cztery z nich robią szybciej postępy. Więc to nie jest tak, że oni się nie nauczą grać na pianinie, nauczą się i bardzo ładnie się nauczą będą ćwiczyć, ale ta czwórka, która ma talent, będzie robić szybciej postępy, będą mniej ćwiczyć, a mieć te same efekty, a jeśli dwóch z nich naprawdę się przyłoży i będzie ćwiczyć jeszcze więcej, osiągnie poziom wirtuozerii, który nie jest dostępny dla tych sześciu osób, które nie mają w tym obszarze talentu. Po co my chcemy odkryć te nasze talenty? Właśnie po to, że jeśli mamy do czegoś talent, jesteśmy w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym na Śląsku i na Śląsku się go do Grajwka, może Grajwka do czegoś nie, on do czegoś Grajka. czyli ma taki taką łatwość, lekkość, naturalny dar. I w momencie kiedy my pracujemy zawodowo na przykład w obszarze naszych talentów, to ta praca idzie nam lżej i ma lepsze efekty daje. I też kiedy my skupiamy się na naszych talentach, przez to właśnie, że to są nasze naturalne dary, to tak jak ci pianiści osiągnęli poziom wirtuozerii, to my w tym, co robimy, osiągamy poziom wirtuozerii, czyli możemy pracować więcej, a tak się nie męczymy i zarabiamy więcej. Na pewno znacie takiego mechanika samochodowego, który jest was, waszym ulubionym i zawsze do niego zaprowadzacie samochód i wiecie, że on znajdzie, że on po tym, jak tu, 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 chodzą turbiny czy silniki, on będzie wiedział, jest świetnym diagnostą. Na pewno macie takiego lekarza, na pewno macie takiego kafelkarza, panią w kwiatarni idziecie do kwiatarni, tam pracują trzy panie, a ty wiesz, że chcesz, żeby to ta przygotowała dla ciebie bukiet, bo ona ma do tego talent i jej to sprawia też większą radość. Więc po to... Dobrze jest, jeśli odkryjemy te swoje talenty. Talenty w liczbie mnogiej, ponieważ mamy ich mnóstwo. Bardzo wiele. I jednego życia nie starczy, żeby je wszystkie odkryć. Jak to robimy? Jeżeli nam się zgubi długopis, nasz ulubiony długopis, to co robimy, żeby go odkryć? Tak. Tutaj ustami poruszamy. Tak, szukamy. A co robimy szukając długopisu? Czy my, długopis, zgubiłeś się długopis, chcę znaleźć długopis, tak? Chcę znaleźć mój tak, Dobrze, bardzo ładnie. No to teraz e, szukam długopisu. No, i gdzie jest ten mój długopis? No, my tak czasem szukamy, nie? Idzie ten chłopak? Gdzie to moja miłość? <laughs> I tak szuka, nie? <laughs> No, mamy tak, ja wiem, ja wiem, tak? I siedzimy, nie? i Po prostu i szukam, no i gdzie ten mój długopis? Ja chcę, ja chcę odnaleźć mój długopis. I siedzi. Tak? Żeby odnaleźć nasze talenty, potrzebujemy zastosować y, drugą albo trzecią z zasad Canfielda, wprowadzić się w działanie. Jak znajdę inną drogę, to powiem. Oczywiście, testy wszelakiego rodzaju, które znajdziemy, tak? Na rynku jest mnóstwo testów i... Yy, od tej, od tamtej strony, nie chcę teraz wymieniać z żadnej z firm, ani z żadnego z typów, żeby tu o kimś nie zapomnieć, powstają cały czas nowe. Zauważcie, że one cały czas na czwórce się opierają, tak? Jak mamy temperamenty, cztery podstawowe, to wszystkie e, inne jakieś podziały na rolę grupy są w cztery. Później mam jeszcze jakieś różnego rodzaju har właśnie temperamenty, osobowości, tak? Można sobie w internecie zrobić takie testy, można zamówić sobie płatne testy, oczywiście, że tak. Ale teraz popatrzcie, moim największym talentem e, nie wykorzystuję go jeszcze, bo jestem wręcz onieśmielona, jest mój głos. Jak prowadzę medytację i tak dalej, tak? Ale tego nie jesteś w stanie zobaczyć w żadnym z testów. Nigdzie nie będzie napisane, że twoją mocną stroną jest głos. Okej, okay, można sobie tam zrobić na jakieś przepływy energetyczne i faktycznie, że u mnie w gardle, tam jest coś tam ułęba. Ale to i tak wszystko stało się tak zwanym przypadkiem, bo robiliśmy kurs na długo zanim powstał Klub 555, myśmy mieli kurs 555, takie śmieszne. I ja tak czułam, że to będzie odmiana. Nie? I do tego kursu, bo jest taka zasada w biznesie, że dajesz ludziom więcej niż oczekiwali, żeby się cieszyli. No bo zresztą, zresztą kochasz ich, no robisz to dla tych ludzi. Ja mówię tak, no ale co my tu damy, co my tu damy? A, mówię, to już nie było czasu, wszyscy już byli zmęczeni, kurs był gotowy, już był sprzedany. Coś im to co się tam nagram, to nagram coś, tak? No bo to jest takie, wiecie, bezpieczne dla y, finansów firmy, Tak. Ja daję mój czas, to to jest zawsze jakby na podorędziu. No i nagrano, no df nagram, nagrałam. Tak, keżde... dwie minutki do każdego dnia tego kursu. O, wszyscy mówili tylko o tych nagraniach. Cały kurs jakby odszedł w całe, bo to było pięć... pięć minut każdego dnia przez pięć dni i pięć ćwiczeń w sumie, takie pięć, 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 nie? ludzie, ale o co wam chodzi? Nie dość, że odkryło się przypadkiem, to jeszcze i tak nie uwierzyłam, że to może być coś wartościowego. To oznacza, że talent, który mamy, i zazwyczaj tak jest, jest cennym brylantem, który mieliśmy zawsze. I przez to, że my go mieliśmy zawsze, tego po prostu nie doceniamy. Co więcej, myślimy, że to jest oczywiste. Czyli, po pierwsze, jak odkryć swoje talenty, potrzebujemy działać i mać różnych zadań, potrzebujemy pielęgnować nasz słomiany zapał. Tego spróbować, tego, tego, tego śmego i owego. tu porzucić, tu pograć na flecie, tu pograć na tym, tu pojechać, troszkę siatkówki. Ja wiem, że nie wszyscy rodzice to lubią i oczywiście, że dobrze jest, jak już nam się szermierka spodoba i lata długie <gryw> ją uprawiamy. Ale nie zawsze tak jest. Czasem te poszukiwania talentu troszkę trwają. Ale to jest tak jak ten długopis. Nie możemy siedzieć w miejscu i że ja teraz znajdę mój talent. Robisz to, robisz jedno, robisz drugie, robisz trzecie i patrzysz, gdzie jeszcze jest talent. W lekkości, ale też w radości. Ja nie mam do końca radości, jak nagrywam te audiobooki. Jest to dla mnie ciężka praca. W sensie takiej, znaczy moment, żeby usiąść. O, jak już ruszy, to tak. Ale takie, żeby zagonić siebie do studia i tam usiąść, to jest problem. Więc może jestem leń po prostu. Ale ogromną radość mi sprawia to, co ludzie mówią po tym. Jakby, że ta mm, radość z, z tego talentu u mnie płynie z tej radości, której doświadczają ludzie. Mam to troszkę na zewnątrz, okej, okay, zgadzam się. Tam, ten talent, jak będziecie odkrywać, kolejno, ale do tego trzeba ruszyć, tak? Nie ja wiem, może nie iść w jakiś dzień do szkoły, nie wiem, ja tu nic nie sugeruję, to nic nie sugeruję, ale wiecie o co mi chodzi: znaleźć sobie jakiś czas, jakąś sobotę, fajne propozycje tu rzucam, nie? bo tu dużo młodzieży jest na znaleźć sobie jakąś sobotę, jakąś niedzielę, jakąś przestrzeń świąteczną, gdzieście macie wolne, poglądać coś i sprawdzać, co czuję w środku. Jak czuję taką radość, oh, tak po prostu ci coś ucieszy, że dzień minął, a ty coś robisz i dzień minął. I wtedy rozpoznajemy ten stan flow, że ty po prostu się cieszysz. Będziemy robić live 10, 10 godzin na Facebooku, taki rekord będziemy bić. I ja po prostu wszyscy przerażeni, a ja po prostu sama radość. Wie, kiedy ta niedziela, co będziemy bić ten rekord? No i co to jest za talent gadanie do ludzi, nie? I w dodatku jeszcze u siebie tego nie doceniamy, bo to jest tak naturalne, że wydaje ci się, że wszyscy to mają. Dlatego tak łatwo swoje talenty przeoczyć, bo dla ciebie to jest proste i oczywiste. Ale poznasz tam, gdzie jest taka radość i lekkość. Czyli tak, ruszasz, wyruszasz na odnalezienie swoich talentów, tak? Musisz kolejne rzeczy robić, robić, robić. I na przykład potem może się okazać po latach, że robisz coś, co jest zbiorem tych wszystkich. Wiecie, o, o czym mówię? Że na przykład. I masz się dziesięciu różnych aktywności i jedenasta jest połączeniem jednej dziesiątej każdej z nich. No i w końcu masz e, ten Twój talent, jeden, drugi czy trzeci, i potrzebujesz e, teraz go wykorzystać, czyli dać ludziom. I to jest następny, e, następny punkt, czyli pierwsze znaleźć. Dwa, docenić w, się, w sobie, że to jest cenne, że inni tak nie mają. Rozumiecie? Potrafisz zrobić dobre ciasto albo obciąć grzywkę bratu, no nie wiem, to nie muszą być jakieś wielkie fajerwerki. Ale inni naprawdę tego nie potrafią. I teraz złapiesz się na tym, że ktoś podziwia twój talent. Boże, Sonia, jak ty to fajnie robisz, myślę, aha... Jedna milionowa, to właśnie to, co widzisz, tak? A reszta tam nie mam talentów. Tylko w ogóle się tym nie zajmuję. Jak ja bym tu to organizowała i nie chcę ci wiedzieć w ogóle. Albo to nagrywała, albo, albo cieła, Matyldo. Rozumiecie? Zostawiasz obszary, które ci nie idą innym, bo oni tam mają talenty. A to, co ty masz, jest takie oczywiste nie, dla innych nie. Dlatego to ćwiczenie, o którym mówiliśmy sobie na samym początku, jak tu przyszliście, gdzie mówiłam, poproś osoby, żeby ci wskazały pięć Twoich mocnych stron. Naprawdę się zdziwić, ale serio, co to jest za mocna strona? Przecież to jest oczywiste. Nie, to jest twoja mocna strona i te twoje mocne strony są takimi mm, wskaźnikami talentów. Wiecie, to jest to, co pływa na powierzchni. Ludzie to widzą. Ten sam talent jeszcze potrzebuje być w odpowiednim kontekście. Jeżeli moim talentem jest ogarnianie jak są spotkania z ludźmi, w ogóle komunikacja z ludźmi i taka na żywo w szczególności, na YouTube to nie jest to samo co przez YouTube. No ale no, musicie się tym zadowolić. To e, i taka żywiołowość, tak? Nie da się tego ukryć, jakby, no nie oszukujmy się. I dość szybkie tempo. I... No to posadźcie mnie teraz na zapleczu apteki, żebym przygotowywała leki na zamówienie na przykład. Nie? Te proporcje i tak dalej. I teraz ta sama osoba z tym samym zestawem talentów, wstawiona w nieodpowiednie miejsce. Katastrofa. Więc jak macie w zespole, albo w rodzinie, albo w klasie, kogoś, musisz, ta osoba się do niczego nie nadaje. Nie nie, nie, nie nie, widzisz tego talentu który tam jest. W tym kontekście on nie ma nawet jak się ujawnić. Tylko dlatego. Więc nie przejmujcie się, jeżeli jesteście teraz w jakimś otoczeniu, w jakimś środowisku i tak wiecie, to nikt mnie nie docenia. Bo to jest nie to miejsce. Ten przykład z wodą, która w zależności od tego, gdzie jest butelka wody sprzedawana, to inaczej kosztuje. Inaczej kosztuje w jakimś malutkim sklepiku na wielkopowierzchniowych i na szczycie góry, tak? Bo to jest inny kontekst. Ona nabiera zupełnie innej wartości. Ale to jest to, ta sama woda. My tak samo w różnych kontekstach nabieramy różnych e, wartości. I nie ma się co pchać tam, gdzie nam nie wychodzi. Tylko, znowuż muszę uderzyć w naszą szkołę cudną i system pruski, skupia się cały czas uwagę na tym, a tu czwórka? Same szóstki i tu czwórka? No i na co idzie na korepetycję? No tam gdzie ta czwórka? Nie. Odpuszczamy. Tam byle się prześlizgnąć przez te tematy, te przedmioty, które cię nie rozwijają i nie odżywiają? Matura i tak jest z trzech przedmiotów, przypominam, jakby ktoś zapomniał. A później rozkwitasz tam, gdzie masz swój dar, swój talent naturalny. I co jest ostatnim punktem? Pozwolić ludziom zapłacić sobie za ten dar. To jest też wcale nieproste, bo dla Ciebie to jest tak oczywiste. I nie czujesz wartości swojego własnego diamentu. Rozumiecie? Te talenty, które każdy z nas ma, nie ma osoby, która jest tak zwanym beztalenciem. Ten, kto tak mówi, sam nie odkrył swoich talentów i swoich darów, dlatego tak mówi, no trzeba mu wybaczyć. Ale każdy z nas y, ma taki obszar, w którym może pięknie rozkwitnąć, po prostu na całego. Tylko to potrzebujemy znowu, idąc, idąc, testować, testować następne. Nie, jak się dziecko przewróci? Odszepuje kolanka i idzie dalej. Miej obraz takiego przewracającego się dziecka. To nic nie stało, no to siniak, no to się zagoi, nie? Ale idzie dalej. A nie mówię, no to już nie będę chodzić. Będę już chodzić, koniec. Wracając jeszcze do tych talentów, one są przykryte i ukryte często pod warstwami e, wstydu, nieśmiałości. Wielu razy, kiedy się zniechęciliśmy i te warstwy bardzo ładnie mm, ściąga się na różnego rodzaju terapiach. Taka praca z wnętrzem, praca z głową. I teraz, zobaczcie, idzie ktoś do terapeuty, albo na jakąś terapię, albo na coś, no i mu się nie podobało. Tak? racem byłem, ale już więcej nie pójdę, tak? Do tej osoby nie pójdziesz. Ale może jest ktoś inny, do kogo możesz iść. I my to stosujemy w innych w innych obszarach naszego życia. Jak idziemy do fryzjera, i nam zepsuje, czy komuś kiedyś fryzjer źle obciął włosy. No, I czy w związku z tym przestaliśmy chodzić do fryzjera? Tak jak w komedii, nie? Do teatru już nie pójdę. Znacie, nie? będziesz no. chodził do teatru. Bo... No nie. Idziemy do innego fryzjera. Czy... No? Aha, przepraszam. <grywa> Rozumiecie? Czy na przykład jak y, coś sobie kupujemy, no kupimy sobie spodnie. no Ktoś kupił sobie spodnie, które w szafie przeleżały i w nich nie chodził. I czy to znaczy, że już nigdy nie kupiliśmy sobie spodni? No nie. Idziemy do innego sklepu. Idziemy po inny fason. Idziemy tak i Tak samo jest z wszelkiego rodzaju terapiami, psychoterapeutami, psychologami, psychiatrami, lekarzami, przez całym tym personelem, który może nas wesprzeć w zajmowaniu się sobą, czyli w odkrywaniu naszych talentów, no bo jak te terapie ściągają z nas wstyd, ściągają z nas ból, taki też duszy, taki wewnętrzny i możemy wyjść na powierzchnię, no to jeżeli ktoś to z papra i źle zrobi, no to odszopujemy kolanka i idziemy do innej osoby, bo tak samo robimy z fryzjerami, z wszystkimi usługami. Jak jeden mechanik nam, albo jak kupimy samochód i on się nie sprawdzi, to po prostu kupimy inny model albo przerzucamy się na inną markę, tak? Panele potrafimy wymienić, tapetę potrafimy wymienić. No to terapeutę też wymieniamy, po prostu. Mhm. I to są ludzie, którzy też mogą nas wesprzeć w odkrywaniu tych talentów i w szlifowaniu ich, w takich, wiecie, wychodzenia z nimi do ludzi. Bo jak my zakopiamy ten skarb i nikomu nie pokażemy to taki diament, po co? To szkoda trochę, tak. Tak się nie wymienić. Gdyby ludzie się nie wymieniali swoimi talentami, no to, to w ogóle by nie szło do przodu. Rozumiecie? Ktoś umie coś upiec, ktoś umie uczesać, ktoś zrobi, ktoś zrobi transmisję, ktoś zorganizuje i to wszystko się tak łączy. Reasumując, żeby odkryć nasze talenty, po prostu trzeba ruszyć w drogę. Po prostu... Po prostu rób. Ty się nie zastanawiasz. Po prostu rób. Data, termin, zrób. Nie udało się. No to znowu. Data, termin, zrób. Jak znajdę lepszy sposób, że się posiedzi i się znajdą, przekażę. Póki co nie znam. Mm. Życzę nam wszystkim, żebyśmy odkrywali wiele, wiele naszych talentów każdego dnia, bo mamy ich ogrom, ogrom. Pochwalcie się w komentarzach, jakie macie talenty. Wy też. One są piękne, ja lubię bardzo żółte tulipany. Ta żółć jest, ma coś w sobie, nie? Ten żółty. Czemu ten żółty jest ok, ale ta żółć już nie? To możemy już ruszać z, tymi odkry, z tym odkrywaniem talentów? Może sobie jakąś inną fryzurę zrobię? Dobra, żart. Jeszcze mi tu jedno filmowanie doszło i to już mnie speszyło. Mhm. Sorry, łukasz, sorry.